Jak się płynie 200 metrów, to jest 8 basenów. Jak to się podłuży razy 20 cm, to nam wychodzi 160 cm, a więc półtora metra. Grzegorz Widanka trenował m.in. Olimpijkę Alicję Tchórz, a do Legnicy przyjechał z Kornelią Fietkiewicz. Była zawodniczka Wankana w ostatnim czasie zdobyła m.in. złoty medal w sztafecie w Mistrzostwach Świata w ratownictwie wodnym oraz pobiła światowy rekord w konkurencji 4x50 metrów. Wszystko raczej najczęściej się wywodzi, kiedy śledzimy jakieś elementy rekordzistów świata, mistrzostw świata. Podpatrujemy ich technikę, podpatrujemy na przykład ile oni biorą wdechów, jak często biorą te wdechy, jak daleko wychodzą po nawrotach. Staramy się śledzić tych najlepszych. I to po prostu, powiedzmy, że po każdych mistrzostwach świata zawsze wychodzi jakaś taka nowa ciekawostka. Szkoleniowiec Juweni Wrocław współpracuje z legnickim Wankanem od kilku lat. No bardzo istotne i bardzo ważne w tej chwili w tych trendach światowego pływania jest pływanie pod wodą, pływanie nogami do delfina, które nazywane jest piątym stylem pływackim. Szczególnie podczas zawodów w sezonie takim jesienno-zimowym, kiedy odbywają się one na krótkim basenie i tych nawrotów, i tych odbić od ściany, i tych poślizgów tym samym jest bardzo dużo. Ta umiejętność jest jak gdyby decydująca o końcowym sukcesie. Dlatego dzisiaj zwrócimy uwagę właśnie na umiejętność ułożenia ciała w wodzie. O końcowym sukcesie w tym sporcie decydują zazwyczaj centymetry. Dzięki takim zajęciom legniczanie mogą zyskać właśnie taką przewagę. Same konsultacje polegają na tym, że młodzi ludzie sobie ćwiczą, prawda? Natomiast dla mnie są pewnego rodzaju wskazówką. Trener Widanka jest bardzo człowiekiem doświadczonym, jeśli chodzi o trenowanie pływania. I zawsze jest tak, że ja jako trener tutaj na miejscu jestem opatrzony, jeżeli chodzi o pływanie moich zawodników, a sugestie z zewnątrz, osoby doświadczonej, zawsze się przydają. W legnickim klubie obecnie około setka dzieci uczy się pływać. W grupie sportowej znajduje się 30 członków i to oni reprezentują miasto na wielu zagranicznych zawodach, z których młodzi legniccy pływacy zawsze przywożą jakieś medale.